Witam traderze, pokażę Ci dzisiaj bardzo prostą strategię, dzięki której Twoje konto eksploduje z nadmiaru dolarów. Profit, 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 profit. I najlepsze jest to, że ponownie używamy tylko i wyłącznie jednego wskaźnika, który jest dostępny za darmo na TradingView. Jeśli jednak chciałbyś używać wskaźników premium, ja polecam LuxAlgo. Wskaźnik, który daje Ci sygnały, kiedy kupować, a kiedy sprzedawać. Automatycznie wykrywa różne formacje czy aktywności instytucji Smart Money. I do tego wszystkiego możesz włączyć sobie alert na telefon, aby żadna dobra pozycja Ci nie uciekła. Sam używam go prywatnie, jak i ponad 35 tysięcy traderów. Link oczywiście w opisie. A teraz wracamy do strategii. Przede wszystkim głównie polecam stosować ją na interwale 30-minutowym na Bitcoinie. I właśnie na tym dzisiaj ja Ci ją zaprezentuję. Pokażę, jak ustawić i jakie są jej zasady. Oraz wykonam specjalnie test 100 zagrań. A jedyne o co proszę w zamian to zostawienie like i komentarz pod tym filmem. Zapewne słyszałeś już o wskaźniku MACD oraz o tym, czym jest dywergencja, a jeśli nie, to opowiem w skrócie. MACD jest to jeden z najpopularniejszych oscylatorów analizy technicznej. Jest to różnica wartości długoterminowej i krótkoterminowej średniej kroczącej. Za jego pomocą możemy rozpoznawać tak zwaną dywergencję między wskaźnikiem a wykresem cenowym. Dywergencja pojawia się, gdy na wykresie cenowym możemy zaobserwować wyższe szczyty, natomiast wskaźnik pokaże nam niższe szczyty. Służy do wyznaczenia punktu zwrotnego, słabnięcia trendu lub jego kontynuacji. Dzieli się ona na dywergencję byczą i niedźwiedzią. Bycza, gdy cena na wykresie sięga niższego dna, a tymczasem wskaźnik pokazuje, że sięga tych wyższych, natomiast niedźwiedzia, gdy cena osiąga wyższe szczyty, a tymczasem na wskaźniku obserwujemy niższe. Mimo że cena wykazuje w ten sposób bycze nastawienie, to zazwyczaj po pojawieniu się tego typu dywergencji zaczyna gwałtownie spadać. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji na kanale, aby nie przegapić kolejnych świetnych strategii. Dla zaawansowanego tradera nie jest problemem zauważyć dywergencję pomiędzy wykresami, natomiast dla ułatwienia my użyjemy dziś wskaźnika MACD wraz z sygnałami dywergencji i właśnie na jego podstawie zrobimy testy. Dodajmy więc nasz magiczny wskaźnik do wykresu. Na początek wchodzimy w zakładkę wskaźniki, wpisujemy MACD with divergence i klikamy na ten od użytkownika Phi Deltalytics. Wskaźnik zostawiamy na ustawieniach domyślnych i jest to wszystko. Możemy przejść teraz do zasad gry. Rozgrywanie naszych pozycji jest oparte o trzy zasady. Po pierwsze, nasz stop loss jest ustawiony zawsze na maksymalnie 1% straty, a nasz take profit jest ustawiony zawsze na 1,5% zysku. Dzięki temu zabezpieczamy nasz kapitał i w razie kontynuacji trendu nie tracimy. Oczywiście zamykamy sobie pole do tych zysków, aczkolwiek najważniejsze jest to, aby nasz kapitał był bezpieczny i pomnażany krok po kroku. I trzecia zasada to w momencie wystąpienia innego sygnału zamykamy pozycję. Czyli jak w tym przykładzie, mamy otwarte zlecenie short, ale w trakcie występuje dywergencja bycza, zamykamy więc naszą pozycję short i otwieramy pozycję long. Otwarcie pozycji zależy więc tylko i wyłącznie od wystąpienia sygnału pojawienia się dywergencji. Naszą pozycję otwieramy dopiero po zamknięciu świecy. Zawsze ustawiamy stop loss i take profit i tak jak w tym przypadku zgarniamy nasze zyski. Aby udowodnić Wam, jak profitowa jest ta strategia, przeprowadzę teraz test 100 pozycji i na koniec przedstawię wyniki oraz porównamy ten system z poprzednimi na tym kanale. Jestem już po testach, ogólnie zrobiłem 100 zagrań na Bitcoinie do USDT, 54 skuteczne oraz 46 ze stratą, czyli skuteczność 54%. Najgorsza seria to 4 przegrane, ale najlepsza seria to 6 wygranych.
Łącznie na 100 zagrań, ryzykując 1% naszego kapitału, mamy 40% zysku na koncie w 5 miesięcy. Co wydaje mi się nie jest najgorszym wynikiem, jak na jeden prosty wskaźnik. Można oczywiście używać tego jako dodatek do innych strategii. Podsumowując, 54% trafionych pozycji z zyskiem 40% i system skakuje na 23 miejsce, a do tego arkusza macie link w opisie. Trzymajcie się i niech zyski będą z Wami.